Ostatnia kolejka rozgrywek wobrzyskiej Serie A. Czarni Wałbrzych podejmują Zagłębie Wałbrzych. Wiktor Smoczyk, Sebastian Sabinia, Żolaw Makowski, Gracjan Janiszewski, Dominik Sikorski. Trenerem zespołu jest Mirosław Furmaniak. Gospodarze za to prowadzeni przez Leszka Derweckiego rozpoczną to spotkanie dzisiaj z Bartłomiejem Rudnickim w bramce. Później w polu zobaczymy Czarni dzisiaj w roli gospodarza. Tutaj Juri Pelipec jest blisko pola karnego, szuka strzału na bramkę. No, liczyłem tutaj się z dośrodkowaniem. Tym razem jednak był to pierwszy celny strzał na bramkę w tym spotkaniu. Nawet nieźle to wygląda. Teraz jest okazja do tego, by oddać strzał na bramkę. Doskonała interwencja Rudnickiego. Czarni weszli z akcją w pole karne. Szarek, dobra interwencja po raz kolejny. 2 do 1 dla czarnych w tej akurat szansa. Teraz Czarni, Szarek i jest bramka! No i w tej sytuacji Kamil Szarek zdobywa gola. Wynik na ten moment ucieka. Teraz próba zagrania w pole karne. Niezły pomysł. Do środka jest okazja ponownie. Bardzo dobrze tutaj wchodzili. Interwencja w obronie i koniec pierwszej połowy spotkania. Czarni Wałbrzych prowadzą Zagłębiem 1-0. Trochę więcej szczęścia Zagłębiu sprzyja w tych momentach. Fischer zablokowany jeszcze raz. Tomczak nad rękami, piłka po tym uderzeniu wpada do bramki. No zobaczymy, czy tym razem będzie to skuteczne podanie, bo okazja Rałka, nie było faulu, Rałek no, wszedł pod piłkę, ta spadła mu wprost na głowę, był. A teraz próba strzału z dystansu i poprzeczka, jeszcze jest okazja do tego, by dobić piłkę, będzie tutaj chyba, no będzie musiał, a jednak nie zagwizdał sędzia tego spotkania. Przewinienie ewidentne, pociągnięty za koszulkę gracz czarnych w polu karnym, no nie wiem, co tutaj dyktowało sędziom, arbitrem, że ten zupełnie inaczej zinterpretował to zdarzenie. Faktycznie wyrzuca te ekipy z rozgrywek ligowych. Tutaj nie było celnego strzału, jeszcze jedno zagranie, ależ Tomczak miał tam problemów, by złapać piłkę. Z przodu jest w stanie bardzo prostymi środkami dostawać się w strefę obronną rywala. Teraz Tomczak, bardzo dobra interwencja bramkarza Zagłębia. Fischer jest rozpędzony, szuka podania do środka pola, tak też to wyglądało. On teraz z autem do środka. Janiszewski do Sabiniarza. Niezły pomysł, teraz akurat to się mogło podobać. Całkiem dobry pomysł na to, jak rozwiązać akcję z przodu. No ale zwróćmy uwagę, że to byli trzej obrońcy. Zazwyczaj stratą. Teraz Pawełek z Michalakiem. Trochę szczęścia, ładne uderzenie na bramkę. Żywe podania otwierały często drogę do bramki czarnym. Nie ma spalonego. Szansa dla gospodarzy. No i koncertowo zmarnowana tym razem, można powiedzieć. Były na porządku dziennym praktycznie przez 90 minut rywalizacji, które teraz tutaj Tomczak z problemami, Misiak, pusta bramka, Gileta zatrzymuje akcję, a jeszcze do tego sędzia odgwizdał przewinienie. A powiem szczerze, nie bardzo rozumiem, co tutaj widział arbiter tego spotkania. No zaraz zobaczymy, czy będzie to wynik 3-0. Tomczak broni, ale bardzo ciekawe spotkanie. Dużo się dzieje na boisku. Jeszcze jeden rzut karny dla czarnych, no proszę. 60 sekundami Tomczak strzał obronił, teraz już takiego szczęścia nie miał. Z tego, co dostaję wiadomość, to te wyniki, które... A my mamy koniec meczu i tego sezonu. Zagłębie Wałbrzych przegrywa z czarnymi 0-3, ale mimo wszystko utrzymuje się w rozgrywkach wałbrzyskiej Serie A. Wszystko dzięki stracie punktów w Bogaczowicach i Mrowin.